Witam szanownego pana mechanika Ustinmasa. Wie pan co? No, stary samochód już poszedł na żyletki. I tak myślałem, że chciałbym chociaż przez chwilę zaznać luksusu. I tak patrzę na te samochody, no i coś jest pięknego w tych Land Roverach. I myślę sobie, kupię sobie takiego. O, spokojnie, proszę pana. Tak jak pan wspomniał, jestem mechanikiem i znam się na bardzo dużej gamie samochodów. I Land Rover to są jedne z tych samochodów, których się nie kupuje, nawet jak są nowe. Proszę to zapamiętać i nie kupować go. Dobra rada ode mnie. Na razie nie jest pan zbyt majętnym człowiekiem. Pójdzie pan sobie, kupi tani, budżetowy samochód z prostej, nieprestiżowej marki premium. Części będą tańsze, serwis będzie prostszy. Byleby nie kupować jakiegoś mikrokara i samochodów miejskich, bo wtedy ciężko jest z dostępem do silnika. Proszę mieć moje słowa na uwadze przy zakupie samochodu, dobrze? W sumie ma pan rację. W sumie ma pan rację. To chyba dobry pomysł. Kolega sprzedaje Forda Mondeo. Może od niego kupię. Ooooooo! Dobra. Cofam to, co powiedziałem. Kup se Land Rovera. Przynajmniej sąsiedzi będą zazdrościć. Póki nie stanie u mnie na warsztacie. Myślę, że to się stanie już drugiego dnia po zakupie. Witam wszystkich, oprócz tych, których nienawidzę. Czas na kolejny odcinek, w którym postaramy się coś naprawić, a nie zepsuć. Aby w skrócie opowiedzieć historię. Mondeo MK3 Kombi 2003 czy 2004 rok. Samochód, który znam już od jakiegoś czasu. Nie cieszę się z tego powodu. Dlaczego? Ponieważ samochód o tyle niefortunny, że się psuje. Miał problem z prądem. Ginął prąd. Życie. Nie udało się rozwiązać problemu. Był u wszystkich inżynierów, mechaników, elektryków. Nikt nie znalazł przyczyn. Dlaczego kradnie prąd? Bo nie kradnie prąd zawsze. Nie kradnie. Czasami tak, czasami nie. Czasami szybciej, czasami wolniej. Dlaczego? Nie wiadomo. I właśnie wyszedł kolejny babol. Idealnie przed przeglądem technicznym. Dosłownie chwiluśkę przed przeglądem technicznym. Który wygląda następująco. Pompa wspomagania układu kierowniczego. Otóż okazało się, że zaczęła żygać. Nie wiadomo dokładnie skąd, ale zaczęła żygać. Wymiotować. Mówiąc delikatniej, może nie był to incydent kałowy, niemniej jednak stało się to dosyć problematyczne. Dlatego postanowiliśmy, że trzeba przeprowadzić regenerację pompy wspomagania. Tylko nie taką normalną regenerację, czyli rzęzi trzeba ją tam wymienić, jakieś cylinderki i tak dalej, to co kompresuje. A raczej bym to nazwał regeneracją w formie wymiany uszczelniaczy. No. I problem polega na tym, że zamówiliśmy dwa zestawy uszczelek do pompy wspomagania. To jest takie coś. Jedna duża uszczelka, dwa jakieś ale pierścienie o-ringi, jedna mniejsza uszczelka i gumowy o-ring. I tu zaczynają się problemy, ponieważ przyjechała pompa. Zamówiliśmy pompę wspomagania. Drugą, używkę oczywiście, bo nowe są drogie. Więc stwierdziliśmy, kupimy używkę. A jak kupimy używkę, to kupimy dwa zestawy naprawcze. Rozłożymy jedną pompę, żeby wiedzieć, jak rozłożyć tą, co jest na samochodzie. Bo teoretycznie przyjmujemy, że obydwie są nowe. Żartuję. Po prostu oryginalne. I tutaj pokazuje się pierwszy problem.
ponieważ ta pompa ewidentnie wygląda jak ta pompa, która jest zamontowana na samochodzie. To się Frek zastał. A chcesz dostać w czapy? Czegoś nie wziąłem. Ja już wiem, że czegoś nie wziąłem. O, nie ma to jak zapach przepalonego oleju. Problem polega na tym, że wzięliśmy sobie tą pompę. Zamówiliśmy, przyjechała. Jest wspaniała, okazała. No i jest jeden mały problem. Pompa jest tak. Tam jest przód samochodu, blok silnika, mamy pompę. Korpus pompy jest monoblokiem. Niedemontowalnym. Jedyne co widzę do rozmontowania to tutaj ampul. Tutaj śrubki trzymające zbiornik. Tu prawdopodobnie był zatrzas trzymający zbiornik, mało istotne. Otwór do przewodu wysokiego ciśnienia, czy jak go zwał, tak zwał. I cztery otwory. Zastanawiam się właśnie, jak to jest przykręcane, skoro zbiornik jest po drodze. Czy to oznacza, że najpierw trzeba odkręcić zbiornik, później pompę? Trzeba by było się przyjrzeć na samochodzie, jak się zdejmie pas osprzętu. Dlatego mam wrażenie, że ta pompa jest elementem, a raczej osprzętem nierozbieralnym, więc porwaliśmy się jak walczyć z wiatrakami, jak to jest to powiedzenie, prawda? Dlatego najpierw sobie umyję tą pompę i zobaczyć, czy w ogóle uda mi się cokolwiek rozkręcić, ponieważ wychodzi na to, że ta pompa jest nierozbieralna, nieserwisowalna. Ale zobaczymy. Tak jak wspomniałem wcześniej, czyszczenie zaczniemy od umycia tego dziadostwa z zewnątrz, żeby aż tak nie brudziło rąk. Dzięki temu też będziemy wiedzieć na 100%, że ta pompa również nie nadaje się do użytkowania. A dlaczego? Ponieważ na łączeniu zbiorniczka z pompą jest taka jakby korozja, nalot rdzawy. Ciężko stwierdzić, co to może być. Niemniej jednak przydałoby się to sprawdzić, wyczyścić. Oczywiście siusiam sobie delikatnie, żeby zaraz się całego nie zabrudzić. Oczywiście nie jest to materiał w żaden sposób sponsorowany. Całą chemię, jaką mam, po prostu mam. Teraz powinniśmy sobie trochę odczekać i zobaczyć, czy jakiś brud z tego zejdzie. Łomatko. Tak, czyli to jest po prostu taka warstwa ładnego szlamu. Grubo, powiem wam, grubo. Ewidentnie coś ciekło z tej pompy. Nie przeczę. Powiedziałbym, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Aczkolwiek patrząc na kolor zbiorniczka, no to albo zbiornik się zżygał, albo coś innego. Jednak od frontu to już praktycznie nie ma za bardzo co się rozwalić, więc możliwe, że zbiorniczek jest zwalnięty. Ale spokojnie, zbiorniczek zbiorniczkiem. Zbiorniczek można przełożyć samochodu. Aczkolwiek śmiem wątpić, że będzie to miało jakikolwiek sens. Tu jest właśnie, o, korozja. Jakby taka, niby powierzchowna, niby nie, niby tak. Zobaczymy. Zobaczymy. Niech będzie. To już tam nie będzie potrzebne. Później to umyję. A tymczasem zobaczymy, czy uda nam się coś osiągnąć, odkręcając zbiorniczek. Prawdopodobnie nie.
Ale co ja tam się znam, prawda? Prawdopodobnie ósemka. Tak, to może być ósemka. Po prostu wziąłem z narzędzi. I nie, to nie jest mój precyzyjny, bystry wzrok, bo nie mam miarki w oczach. Puściło. Puściło. Pokaż, kotku, co masz w środku. Najgorsze jest to, że kupując pompę w takiej na przykład Intercarsie, kupujemy samą pompę, bez zbiorniczka. Ciekawe, prawda? Później weź to dopasuj. Drugi problem, który się pokazuje, to to, że podobno ta śruba, w którą idzie przewód, też nie zawsze jest kompatybilna. O, proszę bardzo. Co my tu mamy? Lekką korozję. Tu mamy, albo mieliśmy o-ring. Teoretycznie, może, albo i nie. Tak, zgadza się. Jest o-ring. Dosyć brudny. Ale jeszcze elastyczność zachował. Bardzo ładnie. A jednak przyda się. Jeszcze to trochę doczyści. Wyczyścimy to tam, gdzie nie mieliśmy wcześniej dostępu, i niech sobie cieknie. I tutaj, co my mamy tutaj? Syf, brud, malaria. Coś więcej dodać? Tak, tu wchodził sobie zbiorniczek. W ten sposób nie zobaczymy nic. Tu mamy jakieś oznaczenie, jeżeli kogoś to interesuje. Jest tu napisane HBD-EC i na dole 2D, spacja D09, spacja 03. Cokolwiek to znaczy. Jeżeli jesteście ogarnięci i wiecie, czy to znaczy, że to jest oryginał, czy nie, no to plus dla was. Jak nie wiecie, to ja też. O, widzicie, zmyłem oznaczenia, teraz już nikt nie będzie wiedział, że to było na szrocie sprzedawane. To sobie zmyjemy z grubsza, z chudsza, cokolwiek by to zmieniło. Dobrze. I proszę bardzo. I za co by się wziąć dalej? Za wytarcie rąk, żeby nie obrócić za mocno narzędzi. Pamiętajcie, higiena pracy. Tu była jakaś nakrętka. Jest. Sześciokąt. Sześciokąt. I to jest takie duże, że ja nawet nie wiem, jak to jest duże. Aha, na pewno. Coś takiego? Za luźne. No nie, jest fajne, natomiast, że koło pasowe trochę wodzi. Lekki luz jest, ale może się uda. Jeszcze nie wiem. Coś tak dziwnie przeskakuje godzina. Mosi, mosi. Trzyma się. Trzyma się, a nie ułatwia mi roboty to, że
Jest to w takiej pozycji, a nie innej. Dobra, w takim razie zobaczymy, czy ten ampul jest wystarczająco duży, żeby tu wejść. O kurde, idealnie, największy jaki jest dostępny. Jak to teraz by się zaprzeć? Jakby tu się zaprzeć? Czyżby musiał iść pojmadło? Żeby to jakoś złapać, zblokować? Czy może jeszcze zrobimy inaczej? Może jeszcze zrobimy inaczej. Wejdzie. O kurde. Oczywiście, że wejdzie. Tam skręcamy, tu odkręcamy. Dobra. Ma się te pomysły. Ma się te pomysły. Zamknąć oczy, bo nie wiadomo, czy nie żygnie czymś. I co my tutaj mamy? Kolejny o-ring, który się... O Jezu, ale cienkie gówno. Ciekawostka. Bardzo cienkie. I co my tu mamy? Nic nadzwyczajnego. Co dalej? To mamy to. To mamy to. To mamy to. I teraz pytanie, czy uda mi się to odkręcić? Czy nie uda mi się tego odkręcić? Idzie. Idzie. Z oporem. Coś czuję, że tu jest sprężyna. Zgadza się? Jest sprężyna. I czy ta sprężyna coś trzyma? Tłoczek. Tu jest jakiś tłoczek. I kolejny o-ring, który też pamięta lepsze czasy. Dlaczego te o-ringi są plastikowe? Co? To nie powinno być jakieś gumowe? Ewidentnie czuć, że to jest jakiś po prostu plastik. Ciekawostka. No i teraz zobaczmy, czy ten tłoczek wyjdzie. Wyszedł. Jeszcze jakbym wiedział, którą stroną był wsadzony. Prawdopodobnie tą. Nie? Jak nie to? Tą? A możliwe. Bardzo możliwe, bo przyjmujemy, że to tu się nie osadzi, a tu się osadzi. Czyli sprężyna była na tłoczku. Cokolwiek on robi. I tu właśnie dochodzimy do problemu, który wiedziałem, że będzie tylko gdy zobaczyłem pompę. Tego się dalej nie da rozłożyć. Tego się dalej nie da rozłożyć. Tutaj teoretycznie, nawet jakbym chciał spróbować odkręcić to, to tego nie odkręcę. Ponieważ wsadzając tu ampula, próbując wsadzić tu ampula, kręcę całym kołem pasownym. A co za tym idzie?
odkręcenie tego może być niemożliwe. Ponieważ gdy siesz, coś sobie grzechocze. Możliwe jest to, że to jest jakoś wkręcane przy blokadzie. O, widzicie? Faktycznie, to może być to. I w ten sposób właśnie straciłem klucz. O, prawdopodobnie go nie wybiję. Nie wiem, że nie powinno się tego robić. Bo można koło pasowe wygiąć. Ale raz się żyje. Czy to by się to jakoś inaczej zablokować? Jakby to zrobić w drugą stronę? Bo może być lewy gwint. Tak średnio bym powiedział. Nie, w tą stronę nie idzie. Ewidentnie nie ma takiej opcji. A w tą stronę? Tak jest. Czyli to jest nierozbieralne. Albo inaczej. Może jakby chodziło o fabryki, to się dało to rozebrać. W tej chwili po prostu nie ma takiej opcji. Dobra. Klucz odzyskany. Ciekawostka. Tak naprawdę, ostatnia rzecz, która nam została, którą możemy spróbować odkręcić, jest ten dekiel. Pytanie tylko, czy ten dekiel jest odkręcalny, czy jest przestawialny. A żeby to zrobić, weźmiemy sobie ten klucz. I zobaczymy, czy uda się to w ogóle złapać w jakikolwiek sposób? Niestety nie. Bo jeżeli tak złapię, będę mieć za mały zakres tutaj siły przełożenia w tej pozycji, ale mogę zrobić tak i mogę zrobić tak. Obróciło się. Obróciło się? Chyba mi się tylko wydawało. Chyba mi się tylko wydawało. Bardzo możliwe. Jeszcze jedna szansa. Jedna szansa. Tak, ewidentnie, to się nie obraca korek, tylko tutaj klucz się obraca na tym. Więc zróbmy tak. Zróbmy tak, że klucz pójdzie tu. Oczywiście, że nie. No. Także pamiętajcie. Ford Mondeo MK3. 2000 któryś tam rok, 2.0 benzyna, chyba 16-zaworowa, pompa wspomagania
układu kierowniczego. Nie byłem w stanie jej rozłożyć, a co za tym idzie, jeżeli nie macie żadnej wiedzy mechanicznej i doświadczenia, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wam też się nie uda jej rozebrać. A co za tym idzie, widzicie jak ta pompa wygląda? Ten zestaw prawdopodobnie nie jest od niej. Także myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Taki odcinek odrywający nas od motocykli i od kuźni. Jak widać, bardzo dobrze mi poszło. Mogę iść zostać mechanikiem. Także do zobaczenia i cześć.